podczas tego opowiadania twarz pana Rollisona stała się biała jak papier. Patrząc błędnym wzrokiem na przyjaciela, zdjął kapelusz, podniósł dłoń do spotniałego czoła i zachwiał się, jakby miał upaść. Rollison, bądź mężczyzną, zawołał pan Tarkowski. Dzieci nasze porwane, trzeba je ratować. Nel, Nel, powtarzał nieszczęsny Anglik. Nel i Staś. Był to fragment powieści, jednej z najbardziej znanych powieści Henryka Sienkiewicza. I nasze pierwsze zadanie, inaugurujące dzisiejsze spotkanie z balladą, należy odgadnąć, jak brzmi tytuł owej powieści. Dla ułatwienia dodaję, że doczekała się ona niedawno filmowej wersji. Prosimy. Uwaga, was. Kto? Jak się nazywał? Pan powiedział pierwszy, prosimy pana. Brawa do nas. Dla pana. Bardzo. Proszę pana, było to nasze pierwsze pytanie za 50 zł. Tak, oczywiście nagrodę wręczamy. Pan oczywiście nie gra dalej, proszę, tu jest 20, 30, 40. Dycha potrzebna. Proszę bardzo, to jest dla i pana. I to jest nagroda TV jest Kraków, pana. Proszę pana, dla pana. Gratulujemy raz jeszcze, dziękuję bardzo. Pokwitować. Nagrodę pan pokwituje u asystentki. Pan kwituje nagrodę u asystentki. Tu podpisać, tu podpisać. I jeszcze tu podpiszę pan. Tym sygnałem powitaliśmy już państwa, państwo powitali nas, a teraz... Wita was wszystkich Urszula Popiel z nadgórnego Nilu piosenką Staś i Nel. Boże, Boże, cóż za dramat, drogi widzu, sam rozpierz. Oto nieszczęść pełna gama, może im w oczy zagląda śmierć. Puszczy czy w pustyni prześladują moce złe. Kto im teraz krzywdę czyni, zobaczymy je. Staś i Nel, Staś i Nel, gdzie się podziały te dzieci? Staś i Nel, Staś i Nel, a dziadek za dziadkiem leci. Może Gebrnel zerżnął pasem lub zatopił w Stasiu nóż. Może je zasypał piasek, tyle piaskowych ostatnio wóz. Nel sprzedano do harenu i Drys przelał Stasia krew. Hans oddał je Mahdiemu, może wszystkich z pożaru lew. Może febra, a z nią dreszcze, ktoś mógł także dzieci struć. Może coś gorszego jeszcze, na przykład w Stasiu wezbrała chuć. Może w puszczyni pustyni ktoś tam z nimi kręci film. Cóż im biedny Staś zawinił, czym nam zawiniła czy? Podziały mnie dzieci. Staś i Nel, Staś i Nel, a dziadek za dziadkiem leci. Proszę państwa, witamy naszą ulubioną parę, naszych ulubieńców, Stasia i Nel. Gali, gali, gali,
proszę Państwa, i na ich cześć śpiewamy piosenkę laureatkę Festiwalu Piosenki Dziecięcej, Fama 73, uwaga. Stasiu, Stasiu, daj się pocałować, aha. Kiedy czarownik wystąpił na środek, zgromadzeni wokół wojownicy powstali w nabożnym skupieniu. Uwaga, proszę powstać w nabożnym skupieniu. I uderzając się w uda, oddali hołd dobremu Mzimu. Ponure i dostojne he niosło się daleko w liany. Uwaga! He! Ośmielony już zupełnie czarownik Mruła uderzył raz jeszcze czołem dobremu Mzimu, to co nieśmieszne, a potem odezwał się do Stasia. Czy wielki pan, który prowadzi na słoniu białe bóstwo, zechce zjeść kawałek mruły i czy zgodzi się na to, aby mruła zjadł kawalątko jego i aby stali się braćmi? Tłum odpowiedział głucho, bijąc je w uda. He! Bo jeżeli nie, to niech go rozedrze w obo. He! Niech go stratuje słoń i nosorożec i bawuł. He! I mysz polna. He! Niech mu się w tej chwili zepsuje telewizor. He! I niech mu na święta przyjedzie rodzina z Białostockiego. He! Niech go zawsze rozpozna kontroler jadącego na gapę. He! I niech on nigdy nie rozpozna kontrolera jadącego w cywilu. He! I niech mu teraz w dodatku zaśpiewa Marek Litewka. He! Zapoznałem cię nad Nilem, woda, piasek, kilka palm, tresowane krokodyle, kormorany lecą w dal. Tłum statystów, asystenci, reflektorów cały rząd. Pomyślałem, ktoś tu kręci i nagle ciało przeszedł prąd. To przy krótkiej swej sukience podbiegłem, by pochwycić cię na ręce, lecz w chwili tej krzyknęłaś na panienko coś jakby hej, lecz bardzo, bardzo cienko. Onel, twój głosik przeżył mnie na wskroś. Onel, mówiący haltem mam już dość. Onel, dla ciebie sprzedam mój rurociąg. Onel, do ciebie ekspres mam, nie pociąg. Onel, ty wiesz, że dzisiaj ze mnie pan. Onel, wystarczy, bym przekręcił kran. Onel, dla ciebie zniszczę dacie szel. Onel, tyś mój ciało more, ciało pana. Przeminęło dni już tyle, wciąż się w kółko kręci świat, a ja chodzę tu nad Nilem, choć wiatr zatarł z płytwych ślad. Ty w dalekiej swej polacie pewnie kręcisz nogi, lecz ja wszędzie cię odnajdę, wszędzie trafię śladem twym. Wtedy ty przy krótkiej swej sukience podbiegniesz, bym mógł chwycić cię na ręce i tylko ach, zakrzykniesz bardzo cienko, jak przecie w koch mam śnić na ma panienko. Onel, moja maleńka, tyś mój typ. Onel, jak podpalone płonę szyby. Onel, myśli jak nafta ciurkiem płyną. Onel, jakąś wspaniałą jest dziewczyną. Onel, ty wiesz, że dzisiaj ze mnie pan. Onel, wystarczy, bym przekręcił kran. Onel, dla ciebie zniszczę dacie szał. Onel, tyś mój cał. Ciał pana Buba, ciał.
uwaga, febra! Dziękuję. Jak się nazywa najsłynniejszy pies w naszej literaturze? Bardzo. A jak się nazywa treser Saby? Sabała. Saba z treserem. Pierwsza część scenariusza filmowego w pustyni. Osoby scenariusza. Lwy wschodnioafrykańskie. Kali, baobab oraz biedni świadkowie zdarzeń Derwisz Sobczuk i Muezin Sztur. Didaskalia. Rozgrzany zenitalnym słońcem bezmiar pustynnego piasku od upału zdawa się drgać w oczach. Obraz drga w oczach telewidzów. Prosimy nie regulować odbiorników. Kłującą uszy ciszę przerwał dziki okrzyk stada pawianów. Stado pawianów, uwaga! Bardzo dobrze. To zespół Grejpfruty wdzierał się przebojem na listę przebojów. Nagle z oddali dobiegł ryk lwów. Też? To echo. Lwy, nie zważając na ryk publiczności, przeszły prawidłowo po zebrze. Która, nie zauważywszy zielonego światła dla wsi, pasła się spokojnie opodal. Siedzący na baobabie Kali natychmiast rozpoznał, że były to lwy wschodnie. Też? Kali chciał podbiec, by uścisnąć im dłonie, lecz nachalna baobaba przytrzymała go kurczowo. W związku z tym Kali zaśpiewał swą pieśń. W roli Kalego rewelacyjny daktyl tropik grup, czyli soc, beat, kanon, Kali, rytm. Gdyby nie te baobaby, Simba kufa, Simba kufa, Kali ujrzeć z bliska lwa by, ale w oboje jak.
ujrzeć z bliska nawet twarzy. Simba, kumba, simba, kumba. Grzeje nas dmuchawa, Eldom? Co? Zawsze ubezpieczony. Ta dmuchawa, naj, naj, naj. Pa, ta, taj, o, pa, ta, ta. Ta dmuchawa, naj, naj, naj. Pa, ta, taj, o, pa, ta, ta. El. L to nazwa, a raczej skrót nazwy. Powiedzmy mini nazwa. Mini nazwa, mini rewi. Ta dmuchawa, naj, naj, naj. Ta, ta, taj, o, ta, ta, taj. Ta dmuchawa, naj, naj, naj. Ta, ta, taj, o, ta, ta, taj. Uwaga, febrał! Dziękuję. Proszę państwa, czy ktoś chce zobaczyć sen Stasia, ale sen Stasia specyficzny był po marihininie? Jeżeli wszyscy chcą, to proszę odpowiedzieć zbiorowym tak. Uwaga, wszyscy chcą? Tak. Dziękuję, a więc dla państwa i dla telewidzów sen Stasia po marihininie. Pani na imię Rachela. Czy to postać się rzeczy zmienia? Pani się zarumienia. Cieszę się pani imieniem. Mnie pani tak liryczna. Prawda? Chciałabym kochać, ale bardzo, ale tak bardzo, bardzo mocno. Pani to taki kozaczek, jak zesiądzie z konika, jest smutny. A pan tylko bałamutny. Pani się kiedy zakocha w chłopie? Pan może we wróży. Mam do chłopów pociąg duży, lecz być musi ładny chłopiec. Nie tak trudno tego dociec. Nie trafia się inszy, który... Witamy pana, panie Andrzeju. Chcieliśmy tylko spytać. Już wiemy, jak pan załatwia te sprawy na scenie. Sercowe, prawda, sprawy. A teraz jak pan to robi w życiu prywatnym? Panie Andrzeju, może pan nam odpowie. Przepraszam, nie bardzo rozumiem. To znaczy, jak pan dziekan na co dzień, jeśli są jeszcze sytuacje? Dalej już rozumiem. No więc sięgam do tekstu Jurusza Słowackiego, który zresztą znajduje się na moim longplayu, na mojej złotej płycie długogrającej. No ja może zademonstruję. Proszę. Żyłem z wami, kochałem i
cierpiałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Teraz was żegnam. Ale przed programem mówiłeś, że to Czesław Wołejko właśnie. A nie, ten... do Wołejko też, tylko że on to robi w ten sposób. No proszę. No tak, żyłem z wami, kochanem i cierpianem z wami. Moja droga, nikt mi kto szlachetny nie było obojętny. Teraz was żegnam. Mikołaju! Nie ma, a moje serce płacze i wola, Wołejko! A trzeba państwu wiedzieć, że Mietek doskonale potrafi parodiować nie tylko panów, ale również płeć odmienną. Na przykład twierdzi, że zaprezentować dla niego Urszulę Sipińską na przykład to zupełny drobiazg. W ogóle założył się z nami, powiedział, że głowę daje i w tej chwili poszedł nie gdzie indziej, tylko po blond perukę. A państwo dacie głowę, że Mietek to zrobi? No. Tak? No to zobaczymy. Ryzykanci. Druga część scenariusza filmowego. Didaskalia w puszczy. Przez zasłony z lian... Przedzierała się dziarsko ekipa filmowców. Wtem gdzieś w pobliżu dało się słyszeć dźwięczne brzęczenie much. CC! Zawołały podniecone montażystki i wybiegły im naprzeciw śpiewając. Przetnij mnie! La 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 la! Przetnij mnie! La 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 la! Przetnij mnie! Była to jednak tylko chmara szarańczy, która zagrażała poważnie 10 dniom zdjęciowym. Filmowcy szybko zorganizowali obronę, podrzucając żarłocznym owadom kartki scenariusza. Szarańcze, żrąc dzieło, padały jak muchy. Uradowana zwycięstwem, statystka autochtonka nieśmiało zanuciła. La 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 la. Viva Africa. 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 Bardziej jednak niż splątany gąszcz i szarańczo uprzykrzały filmowcom życie stada koczkodanów, które rozpoznawszy reżysera ciskały w niego orzechami kokosowymi i polewały ptasim mleczkiem. Najbardziej jednak irytujące było to, że od czasu do czasu małpi chór darł się pytająco w jego stronę. Quo vadis, quo vadis, quo vadis, quo vadis. Cały ten gwar nie zwracał jednak uwagi reżysera skupionego na kolejnym dziele z cyklu Monografie Czarnego Lądu na telewizyjnym tryptyku Kasa Wubu, Kasa Przyjmie, Kasa Wyda. A Kali wciąż śpiewał swą pieśń.
robili w puszczy kino. Banaku fajancik, jancik, kali zagrać wraz z rodziną. Banaku fajan, jak. Lecz się martwisz, kali potem. Banaku fajancik, jancik. Szejk Sikorowski. Gdy myślę za czepoce i wołam o wygnanie, gdy złe i dobre moce pytają o wyznanie, otwieram atlas lata z tuzinem mądrych kart i piszę coś dla świata, bo czasem słowa wart, słowa wart. Piosenkę swoją piszę słońca złotym atramentem, melodię swoją śpiewam jego blasku pięciolinią. Rozgrzane piasku plaże rzucam ludziom na przynętę, pochwycą je z nadzieją, że ich radość nie ominie. Piosenkę swoją piszę piórem z wiatru wystruganym, melodię swoją śpiewam jego szumu wielogłosem. A ludziom zagubionym ciepłych domów cztery ściany otwieram i napuszczam światła aż po szczyty okien. Gdy drogę ktoś pomyli, a wieści dobre niesie, gdy głowa się pochyli wędrówki szarym kresie, to szepczę mu do ucha wiersz, co jak lato brzmi, piosenką jak otucha owijam jego sny. Jego sny. Piosenkę swoją piszę piórem z wiatru wystruganym, melodię swoją śpiewam jego szumu wielogłosem. A ludziom zagubionym ciepłych domów cztery ściany otwieram i napuszczam światła aż po szczyty okien. Piosenkę swoją piszę słońca złotym atramentem, melodię swoją śpiewam jego blasku pięciolinią. A ludziom zagubionym ciepłych domów cztery ściany napuszczam i otwieram światła aż po szczyty okien. Ja jestem Zenon. Trudnię się wynajdowactwem. Zawsze coś tam do roboty wynajdę, to tam. Ostatnio próbowałem wynaleźć coś takiego, co by tu tak wynaleźć, żeby duchy można wywoływać. Bo te stoliki się nie kręcą, dziadostwo się skleja.
zastawa fajandzowa, co nam się potukła. I tak wynajdowałem, aż wynalazłem zresztą. Wywoływacz. Potrzebny jest, żeby wywoływać duchy. No. Najlepiej by było mieć uniwersalny, tak. Do wszystkich duchów. No. Wywoływacz się nabywa w sklepie fotograficznym. Jak się nabędzie, to niech się niesie do domu. Jak się doniesie, to niech się czeka do wpół do. O wpół do trzeba się skupić. I tak się skupiać aż do punkt. Punkt 12. Dodajemy sobie ducha. Wysypujemy wywoływacz. Następnie przygotowaną uprzednio pincetą łapiemy ducha. I azotoksem go. A potem na szpileczkę i do gablotki. Nie wolno się martwić, jak się rano w gablotce zobaczy samą szpileczkę. Duch jest w narodzie. Z górnego Zanzibaru przybyła aż do nas, by zadebiutować w programie Renata Kretówna. Zadebiutować piosenką zaangażowaną, oczywiście zaangażowaną emocjonalnie. Stasiu, nic nie wiesz o mnie, tak brzmi ten tytuł. Te mięśnie i te oczy, spokojna ręka, prężne ciało, bystry wzrok. Ach, jak on pewnie poprzez gęstwę buszu kroczył, z jaką zręcznością się na każdy wspinał stop. Stasiu, nic nie wiesz o mnie. Stasiu, nie znasz mych tęsknot, marzeń, snów. Stasiu, jak cię zapomnieć, na nowy film twój czekam znów. Jak on dyszał ekspresyjnie i namiętnie, i ja dyszałam w odpowiednich miejscach też. Ustami wbiłabym się wtedy w ekran chętnie. Raz ktoś powiedział mi, że we mnie drzemie zdech. Stasiu, nic nie wiesz o mnie. Stasiu, nie znasz mych tęsknot, marzeń, snów. Stasiu, jak cię zapomnieć, na nowy film twój czekam znów. Choć po godzinie wszyscy w kinie spali smacznie i tylko budził ich Stasiowej strzelby huk, ja nie śpiąc śniłam, że się inny seans zacznie. O Stasiu, Stasiu, a gdybyś wiedzieć... Nie znasz mych tęsknot, marzeń, snów. Stasiu, jak cię zapomnieć, na nowy film twój czekam znów. Stasiu, nic nie wiesz o mnie. Stasiu, nie znasz mych tęsknot, marzeń, snów. Stasiu, jak cię zapomnieć, na nowy film twój czekam znów. Balladowy debiut. Tym razem debiutuje w spotkaniu z balladą Juliusz Słowacki. Podczas swoich podróży na wschód bardzo poważnie i ambitnie to traktujemy. Napisał wiersz zatytułowany Mój Eustachy. Zaszczytu prawykonania tego utworu dostąpił Marek Litewka. Prosimy bardzo. Jeszcze
przechodzą przed oczyma, róże, palmy, wieże, dachy, Kair, Teby, Tyr, Solima, mój Eustachy. Jeszcze głowa diabła warta, jeszcze morskie czuję strachy, wycia pyjen lwa Lamparta, mój Eustachy. Jeszcze długo spocząć trzeba, nim przywyknę widzieć gmachy, zamiast płócien, palmy i nieba, moje Eustachy. Ty napiszesz mi, jak stoją poetyckie muzy gachy, i co piszą, i co broją, moje Eustachy. Rosły świeże laury i stękały druku blachy, gdym ja gonił kofty maury, mój Eustachy. Niech śpiewają więc tedeum, że mrok zgubił, budząc gachy i scypiony kolizeum, mój Eustachy. Lecz się wmieszam do antyfon, na egipskie klnę się ptachy i kościoły, gdzie Bóg Tyfon, moje Eustachy. Klnę się tobie i na Ator, co w ten tyrze ma swe gmachy, że się porwę jak gladiator, moje Eustachy. Coś bardzo ważnego mam do zapowiedzenia. Uwaga! Febra! Dziękuję. Pierwszy wielki balladowy konkurs. Do konkursu potrzebne są dwie kandydatki do ewentualnej... Już są. ...roli... Już widzę dwie, panie. Ogromne brawa. Ogromne brawa. Ja zaraz powiem, o co chodzi. Kochani moi, te dwie odważne kobiety za chwilę udowodnią, czy nadają się do ewentualnej drugiej roli Nel w powtórnej ekranizacji W pustyni i w puszczy. Zadanie jest, podkreślam, odpowiedzialne, dlatego że zwróciliście państwo uwagę, ci, którzy oczywiście byli na filmie, iż ekspresję reżyser uzyskał poprzez to, że bohaterowie dyszeli, bez przerwy zadyszka. Panie, to próbujecie. Zadanie jest odpowiedzialne, jest to wasz papierek lakmusowy. Proszę bardzo, pierwsza pani do Jurka. Bardzo proszę do mnie. Zadanie jest następujące. Nel... Dysząc zawiadamia Stasia, że gonił ją lew i o mało co nie zrobił jej krzywdy. Uwaga, jury siedzi, zaczynamy start. Uwaga. Gonił mnie lew. No i co? No. I o mało co? 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 Nie zagryzł. Sak, jury to lubi zawsze. I o mało co? Co ci zrobił? Co? Nie zagryzł. O Jezus ma. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Numer dwa. Uwaga, Nel zawiadamia Stasia, że gonił ją Hamis i o mało co nie zrobił jej krzywdy. Podobne zadanie. Uwaga, proszę bardzo, zaczynamy. O Jezus, ma! Tak, słucham cię! Gdzie? Cudownie!
Państwa rozdajemy nagrodę ex aequo Południowy Owoc ufundowany przez redakcję rozrywki Ośrodka TV Kraków. Wielkie brawa! Nagroda ex aequo rozdzielona. Paniom dziękujemy. Ołówki do rąk. Proszę wysilić pamięć, wytężyć uwagę. Czesia Mączka z Górnej Wolty podaje nam przepis, jak się robi knoty. Klasyczna powieść ci posłuży jako surowiec podstawowy. Do niej dodajesz trochę dużyzm, już z własnej zaczerpniętych głowy. Zamieniasz koniec lub początek, dosalasz z innych przypraw braku. Wreszcie popieprzysz główny wątek, by pikantnego nabrał smaku. Jeśli wrażenie przy tym masz, że mieszaniny wciąż za mało, spokojnie dolej wody, aż usłyszysz, że zabulgotało. Dodaj też zwierząt kilka sztuk na tle splątanych lian i buszu. Takim obrazkiem będziesz mógł zatykać dziury w scenariuszu. Wreszcie w misternie tkany splot wypuszczasz Nel i Stasia z fuzją i otrzymujesz długi knot pod firmą Z. Ciebie, twoich wyznań, twoich ust, twoich spojrzeń, nie wiem, jak uciec od ciebie, jak uciec, nie wiem, nie wiem, nie wiem, wiem, wróci tęsknota. Wrócą znowu dni pełne żalu. Wiem, co będzie potem, lecz teraz by się wyrzec ciebie, sił mi brak.